Teraz są bardzo huczne obchody 30. rocznicy Solidarności, a w Solidarności nam chodziło o to, żeby polskie społeczeństwo zostało upodmiotowione. To znaczy, żeby obywatel tutaj rządził i żeby władza nie była dyktaturą wybieraną raz na 4 lata. I to, o co się dzisiaj chcemy upomnieć na Radzie Miejskiej w Wałbrzychach, to o prawo głosu i prawo bycia wysłuchanym i prawo do dialogu. Wałbrzych jest miastem bardzo wielu problemów. Jest miastem, które umarło po upadku przemysłu i które do dzisiaj nie może się odrodzić. Jest miastem, w którym kontrola obywateli nad władzą nie istnieje i w tym jest bardzo wiele punktów zapalnych. A ja reprezentuję Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej. To jest jedno z kilkudziesięciu stowarzyszeń, które obok stowarzyszenia pani Durkalec, Stowarzyszenia Rodzina i Turystyka, zrzeszyło się na rzecz prawa do mieszkania. Tutaj mamy bardzo poważny konflikt wokół WTBS-u, wokół spraw mieszkaniowych i wokół bardzo wielu, jak sądzimy, nadużyć, których jednak ta władza jeszcze może się wycofać. To jest miasto, w którym stosunkowo niedawno postanowiono uszczęśliwić mieszkańców składem śmieci z azbestem. To jest miasto, w którym jest bardzo wysokie bezrobocie i w którym bardzo pokaźna część budżetu miasta jest wydawana na pomoc społeczną. To jest 70 milionów złotych. Oczywiście, jak wiadomo, tam, gdzie nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Im więcej jest takich domen jak WTBS czy Zamek Książu, tym więcej jest stanowisk w spółkach, w radach nadzorczych, synekur dla lokalnej elity. Tej elicie lokalnej chcemy spojrzeć na ręce i chcemy wspólnie z radnymi, których obdarzono mandatem zaufania społecznego, naradzić się, jak wyjść z tych problemów, jak zracjonalizować budżet, jak wreszcie ustalać priorytety, pytając się mieszkańców, nie raz na 4 lata, a na co dzień. Jest już jeden bardzo zły sygnał. Kiedy obywatele przychodzą do władzy, żeby z nią rozmawiać, władza powinna się cieszyć, bo taki dialog ją legitymizuje. Tymczasem punkt zmiany statutu miasta, który dotyczy otwarcia struktur dialogu, został umieszczony na końcu porządku dziennego. To jest smutne, ale my, tak jak kilkadziesiąt lat kiedyś czekaliśmy demokrację, tak te 11 punktów przeczekamy i doczekamy się naszej wspólnej, spokojnej, poważnej rozmowy o demokracji w ogóle. Pan prezydent prosił, żeby Państwo rozmawiali z przewodniczącą Rady Miejskiej. Taki news w sprawie Stowarzyszenia Obywatel trafił do Rady Miejskiej. Dobry panie prezydencie, czy możemy dwa słowa powiedzieć? Przecież dzisiaj dostaliście wszyscy Państwo od nas kwiaty. Tak powiem, dostaliście Państwo od nas kwiaty. Kwiaty dostaliście Państwo od nas na dobry początek, tak? Ja reprezentuję Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń na rzecz prawa do mieszkania. I chciałbym zaproponować panu prezydentowi jakąś formułę dialogu społecznego z mieszkańcami WTBS-u, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Rodzina i Turystyka. A mógłby pan był posłem zresztą? Tak, dwie kadencje. A co pan zrobił dla tych mieszkańców? Proszę pana, doprowadziłem do tego, że Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę pozwalającą eksmitowanie dzieci małych i ludzi chorych na bruk. Dotyczy Bamako? W dużej mierze tak, ponieważ tutaj się szykuje eksmisję, pan ma 70 milionów zadłużenia czynszowego w mieście. To oczywiście świadczy o pewnej patologii tutaj mieszkaniowej, ponieważ są to wirtualne długi. Ludzie biorą kredyty, żeby spłacić mieszkania, żeby spłacić zadłużenie mieszkowe, a państwo ich wyrzucacie za odsetki. Nie dając im prostej drogi. Ja wiem, bo ja znam uchwałę mieszkaniową, nie tylko w Wałbrzychu, ale w większości miast. Ale ja nie chciałbym, żeby się w ten sposób budzili, tylko chciałbym, żeby pan... Na takie sądy, a kompletnie nie wiem pan, o co mówię. Proszę pana, ja rozmawiam z ludźmi, którzy są dotknięci. A ile to jest metrów? Raczej ja panu nie powiem teraz dokładnie, ale nie wiem, bo ja tylko to mam tutaj wszystkie dokumenty. Także ja nie wiem tutaj według pana. Państwo ile czynszu płacicie? 217 zł. Tak? I zalegacie z czynszem, czy Nie. No teraz tylko tak, że z wodą mamy tam po prostu za dużo zużyliśmy wody i teraz tak, że mamy raty do płacenia, a tak to wszystko jest w porządku. I zamawiam za dużo nie należy. Tak, a tu jakiś remont się planuje, bo widzę, że tu grzyb na górze. Udałoby się, ale tak nie za bardzo są książki, to, że wie pan. A miasto nie chce remontować, to jest prywatne wasze, czy to jest miejskie? Tak. To do WTBS-u należy? Tak. Mhm. A wcześniej to były mieszkania zakładowe? Tak, chyba tak.
Aha. Czyli to nie MZB, tylko WTBS, tak? Tak. A co pan o tym myśli, że państwo płaci się czynsz na bieżąco, a ten budynek wygląda z zewnątrz po prostu? Znaczy, nie wie pani, no cóż. My na to nie mamy wpływu. Gdzie te 5 osób się mieści, przepraszam? Wszyscy tu w tej izbie śpią? Nie, nie tam w drugim pokoju. Jest drugi pokój, tak? No. Wie pan, na to wpływu nie mamy. No, zobaczcie, tu jeszcze jest taki pokoik. Tu jest taki pokoik. Zobaczmy, to jest nasze. Ojejku, i to małe dziecko jest. A duży czynsz pani tu płaci? Dobra. Ile? Prawie 700 zł. To możemy obejrzeć? 700 zł za to, tak? Nie, to jest wspólny przedpokój. Tak? To jest tak, tam jest jedno mieszkanie, a ja mam po dwóch stronach. I za to 700, za te dwa pokoje? Dwa pokoje z kuchnią. Tak? 700 zł, za te luksusy, tak? Tak. I co, wyrabia się pani z tym czynszem? Niech pan zobaczy. A skąd? Gdzie czyli to? Pani zalega, tak? Oczywiście. Ile pani zalega? Bardzo dużo. Niech pani powie, pomożemy. Ja mam ponad 40 tysięcy. Tak? To pani i co, ale ściąga komornik z pensji? Nie, była sprawa w sądzie i mamy wyrok o eksmisji, tyle tylko, że z socjalnym mieszkaniem. A, czyli jeszcze gorszym od tego. A to jest są gorsze niż to w Wałbrzychu? No bo to nie wygląda najlepiej. Wie pan co? Proszę zobaczyć. Aha, my mamy. No, tutaj. My mamy w ogóle. Ale pani z mediami tyle płaci, czy to jest jeszcze, oprócz tego pani musi jeszcze media? O, oprócz tego. Oczy. Sam czynsz? Czyli ile to jest metra kwadratowego czynszu? 94 z groszami. Z metra? Tak. Zaraz, to takich stawek nie ma w ogóle w Polsce. No widzi pan. Ile tu jest metrów? 94 z groszami metrów jest kwadratowych. Aha, i ile z metra pani płaci? Wie pan, ja w tej chwili nie pamiętam, proszę zobaczyć. A to jest wspólnota, czy to jest MZB? To jest wspólnota w tej chwili, bo jedno mieszkanie jest sprzedane. Aha, i co, i kto panią eksmituje? Miasto panią eksmituje? No oczywiście. Nas jest sześcioro. Sześcioro, tak? To ile metrów na osobę wypada? No z tego co słyszałam, to jest 5 metrów na osobę. Czyli 45 metrów na 6 osób, tak? 30, no bo 5. A 30 metrów, no. To jak wy się zmieścicie? A nie wiem tego. A i co, ale mam. Próbuje pani coś z tym robić? Wyrok jest prawomocny? Tak, bo to w zeszłym. Nie można już apelacji zrobić? Nie. A pani ma małe dzieci uczące z wierszy do szkoły, tak? Tak, cała to trójka gdzie jest się będą wieczący. Dzieci uczyć, jak będziecie na 30 metrach? Nie wiem. A macie dodatek mieszkaniowy do tego? Nie, mieszkania? No bo jest mieszkanie za dużo. Ale ustawa się zmieniła. Ustawa się zmieniła. Ale mam ponad metraż. Mam ponad metraż, nie ma, nie ma tego. A opieka społeczna coś pani kiedyś dała na ten czynsz? Jeszcze kiedyś tak, a w tej chwili, no to mówię, nie mam tego. A chodziła pani do prezydenta, do radnych? Nie chodziłam, wie pan, bo... Dlaczego pani nie chodziła? A niech pan to spokojnie. W tej chwili nie pracuje. Nie pracuje pani. A w ogóle to mówię, tu jest dziura w ścianie, że wejdzie ręka. Mhm. I za to 700, tak? Tak. Sufit mamy opuszczony, bo nad nami jest ten balkon, czyli to tam pod spodem jest jeden wielki grzyb, niech pan zobaczy. Ja mam czyli tutaj, tutaj steropian już pod tym i płytę tą wodoodporną, ale to i tak i wszystko było. Wszystko wyłazi. Jak pani sądzi, państwo tyle płacicie za czynsz, a oni w ogóle tego nie remontują? A mąż pracuje? Pracuje i zarabia 950 zł. W tej chwili pracuje tylko mąż. I ja mam trójkę dzieci, która chodzi do szkoły. Do drugiej klasy książki kosztują 250 zł. Z czego? Jak ja mam 950 dochodów. I rodzinne. A co opieka 350. Mówi? Dostałam 300 zł w tej chwili. Także to jest makabra. Ale z dziećmi tu mieszkacie, widzę, Robert. Tak, no tak, mam trójkę szóstka, dzieci. To jest 6 osób. 700 zł i żadnej pomocy ze strony miasta. Na dodatek zakazali mi palić w piecu, bo bez komentarza. Te co u góry mieszkały, no to im się to tak nie miło. To jak pani będzie grzała? Jak pani będzie grzała się teraz? A to ich nie interesuje. A na górze są jacyś tacy ludzie? W tej chwili nie ma nikogo na górze, bo się wyprowadziły panie. Znaczy, zbliża się zima, pani zabroniono palić w piecu. No tak. Jak pani będzie ogrzewała ten metr, są wysokie bardzo stropy? 3,30. Czy pani, chciałaby pani uzyskać jakąś pomoc? Prawną czy inną? Wie pan co, już mi się wszystkiego odechcie was rozumiem. Jak pani stąd pójdzie na socjalne, to te 40 tysięcy długu pójdzie za panią? Tak. A czy mężowi strąca komornik? Nie, mówię panu, że nie. Jeszcze nie, tak? Nie. Czyli w ogóle wy nie płacicie nic tej nie. Bo nie jesteś no bo po prostu nie mam szczęścia. I tylko narasta to zadłużenie, tak? Problem. Ja mam prośbę do pana. Tak. Dlatego, że ja doskonale znam
sytuację tych mieszkańców, którzy zostali potwornie skrzywdzeni. Decyzją miasta. Nie decyzją miasta. Jak to? A kto wywłaszczył 9 osób, które dały po 150 zł na majątku wielomilionowym? Decyzja miasta. Straszliwie oszukani mieszkańcy zostali tych budynków Pawła Magockich. I dla mnie jest hańbą, że po raz kolejny próbuje się ich oszukać. To jest po prostu straszne. Co by pan powiedział na propozycję rekomunalizacji tych zasobów? A pan, żeby wyjąć to z tej spółki i żeby to wróciło do miasta na cywilizowanych zasadach, bo my oglądamy te WTBS-owskie budynki, one są w bardzo złym stanie. Jeżeli jest pan w stanie doprowadzić do tego, żeby na drodze prawnej doszło do takiego rozwiązania, ja na pewno na to się zgodzę. Panie prezydencie, bardzo się cieszę z tej rozmowy. I prośba jest taka, my przygotowujemy drogę prawną jako Związek Stowarzyszeń i poprosimy o wyznaczenie jakiegoś trybu negocjacji. Więc jeżeli pan czy państwo doprowadzicie do jakichkolwiek rozwiązań prawnych, które rozwiązałyby ten problem, to ja tu publicznie oświadczam, że będę was chwalił pod niebiosa. Rozumiem, że możemy w razie czego liczyć na odpowiednie uchwały Rady Miasta i pańskie decyzje, które będą zmierzały do przywrócenia tych zasobów. Za uchwałę Rady Miasta oczywiście nie odpowiadam, ale mogę za siebie odpowiadać i gwarantować, że na pewno takie rozwiązania będą podjęte. Panie prezydencie, w jakim terminie, jeszcze przed wyborami, moglibyśmy się spotkać? Prawne, przyjdziemy z rozwiązaniem, ale jakiś termin? Panie prezydencie, czy w ciągu dwóch tygodni możemy się umówić na rozmowy? Jeżeli będziecie mieli rozwiązanie prawne, nie ma problemu. Będziemy mieli. Absurdalne jest to, że uwłaszczono na majątku bardzo dużym mieszkań zakładowych, grupa siły po 150 zł. Jest to ordynarne uwłaszczenie się na majątku państwowym grupy działaczy PRL-owskich, komunistycznych. Trzeba to jasno powiedzieć, ja to mówię. No to rozumiem, że będziemy ich wspólnie wywłaszczać. Będziemy. Dziękuję bardzo. A no to jeżeli jest z nami, to może chce się wypowiedzieć.